Przemek w tym czasie sprawdza przyczynę drgań silnika Alfy przy niskich obrotach. Weryfikując auto od dołu, stwierdziłem, że tylna poduszka trzymająca silnik jest w bardzo dobrym stanie, jest praktycznie nowa. Dlatego to, za to drżenie może odpowiadać także tutaj łącznik, który jest z tyłu silnika. I będę chciał go wymienić. Żeby móc to zrobić, muszę zdjąć osłonę silnika, odkręcić tą śrubę, tą wymontować element. Tak właśnie, dokładnie wygląda rozerwany łącznik stabilizacji pracy silnika. I takie rozerwanie może powodować jego intensywne drganie. Mam nadzieję, że nowy łącznik silnika zniweluje efekt drgania. Pod warunkiem, że go tu włożę. Co nie jest takie oczywiste. No i dobrze, całe to mrowienie i drżenie ustało, czyli wymiana była skuteczna. Jadę na jazdę próbną i na farta biorę ze sobą żetony na myjnię, bo jak nic nie będzie stukało, to od razu go umyję, żeby wystawić go do sprzedaży. Nic z tyłu nie stuka, nic nie rzęzi, nie ma żadnych wibracji na kierownicy, na podwoziu. Można powiedzieć, że wszystko jest naprawione i samochód jest w 100% sprawny. Przemek kupił Alfę za 11 300 zł. Stabilizatory to koszt 150 zł, łącznik 130 zł i myjnia 20. W sumie Przemek wydał 11 600 zł. Teraz samochód ogłoszę za 14 000, żeby po lekkich negocjacjach zarobić na tym samochodzie.